pozdrawiamy serdecznie z Jezior Wielkich. Pogoda, jak widzicie, od rana ściana deszczu, mokro, leje niemiłosiernie, czyli już jedną dobę jesteśmy prawie w plecy. W tym momencie już te przygotowaliśmy zestawy, pokażemy wam. Ja jak zwykle tutaj piłuję na śmierdzielka. Dwie dwudziestki w zalewie, taka omarnica, ja tutaj stawiam. Obydwa zestawy takie same. Ania, ty na co stawiasz? A ja kiwi. Tutaj pierwszy raz to będziemy próbować. Tutaj sztuczną kukurydzę podpiętą. No zobaczymy. I drugi zestaw mam na ananasa. Pokażę. I tutaj bokiem podpięty. Starym bokiem, który jeszcze był tam wykorzystywany na wygoninie. Tak było ładnie. Zobaczymy. Ale trudno nam jest wywieźć te zestawy, ponieważ no, tak jak widzicie, za nami ściana deszczu. Ostatnie nasze ubrania suche, więc oszczędzamy się, bo nic nie można wysuszyć. Dlatego czekamy, żeby przestało padać i dopiero coś wywieziemy. Bo też trzeba dbać o swoje zdrowie, niestety ryby nie najważniejsze. Co mogę powiedzieć o tej wodzie? Duża woda, nie wiem, nie sprawdzałem, ale coś około 70 hektarów. No i niemiło jesteśmy zaskoczeni, bo tak zadbana woda, tak piękna, to nie jest komercja, że nie jedna komercja by tutaj chciała mieć takie łowisko. Miejscówka bardzo duża, mamy dużo. Bardzo duża miejscówka, później wam pokażę, jak przestanie trochę padać, bo nie wyjdziemy z kamerą na ten deszcz. Odwiedzi nas właściciel wody, postaramy się coś go podpytać, żeby wam coś więcej powiedział o tej wodzie. No co jeszcze mogę powiedzieć? Z tego co mówią w radiu, to ma lać jeszcze dwa dni. A my nawet jeszcze szczerze mówiąc pontonu nie mamy nadmuchanego. No jeżeli nic się nie uda, nie przestanie wywozić, nie uda nam się wywieźć, to robimy zrzutu. No i zobaczymy. Na bliskiej odległości 30-40 metrów po bokach. Witam wszystkich z łowiska Jeziory Wielkie. Dzisiaj chciałabym wam pokazać, ponieważ zmieniam taktykę na dzisiejszą noc, no bo tak postanowiłam, że dzisiaj zrobię dwie PV-ki na moje dwa zestawy.
Co będzie robił Andrzej, to tego nie wiem, bo on tam zmienia co chwilę swoje jakieś tam decyzje. Ale ja postanowiłam na owocowo. Teraz wam pokażę. Pelet jest owocowy, truskawka, ananas, jeżyna. I to jest pelet od 2 mm do 6 mm, takiej gramatury. Będę teraz sypać. I zobaczymy, czy... Może troszeczkę za dużo, bo chcę włożyć 4 kuleczki, również owocowe. Ananas. Proszę. Teraz kiwi. Kuleczka taka. Banan. Proszę. Ale zapach. No i tutaj jeszcze ostatnia kulka wanilia. Wiatr dzisiaj jest trochę silniejszy jak wczoraj. Tak wygląda moja pierwsza PV-ka. Będę robić taką samą drugą. Taki sam zestaw będzie w tej PV-ce. Dlaczego tak robię? Ponieważ chodzi mi o nęcenie punktowe, ponieważ zbiornik jest bardzo bogaty w ochotkę. Ryba ma co jeść. Możliwe, że ją skuszę czymś innym jakimś. Teraz pokażę wam z daleka, gdzie żeśmy ulokowali zestawy. Pierwszy zestaw. Tutaj mamy drugi zestaw. Tutaj mamy trzeci zestaw. Przy tych drugich grążelach tam daleko. To akurat nie wiem, czy będę mógł. O, tam widać trochę. Nie widać. Płynę trochę do brzegu, żeby jak najwięcej wam pokazać.
miejscówki to są takie, że jedna lepsza od drugiej. Nie wiadomo, gdzie, gdzie zestaw położyć. Zobaczcie, teraz wam się wrócę. Jaka przepiękna woda. Zobaczcie, tam jest cypel. Na cyple, na cyplu są trzy stanowiska. Dobra, i zestaw tu położymy gdzieś tutaj. Sprawdzimy, co tu jest za dno. Cię wytuczę tu amura takiego. Dobra, powiem wam coś po tej wodzie. No, gospodarz wody, swój chłop, karpiarz pewną gębą, to wiadomo, że o co chodzi. Był u nas na kawce, pozdrawiam. Na pewno się spotkamy jeszcze, bo tu przyjedziemy. Nie wiem, ile to by czasu zajęło obskoczyć takie fajne miejscówki. Obłowić, nie wiem, czy 2-3 lata. To także naprawdę polecam. Piękna woda. Można siedzieć 2 tygodnie bez brania, a można trafić taki dzień, że będzie taki odjazd, to już będzie ryba waszego życia. Są potężne sumy, bo na 30 kg tutaj gospodarz nam mówił, nawet nie chce, żeby mi tutaj wziął, bo nie chce mi się pływać z nim po całym jeziorze. Jeszcze w nocy. Ogólnie to żeśmy postanowili za nią, to dosyć blisko brzegu, tam trochę się gotowało wczoraj w nocy. Czyli już niby nie wiem, pontonu. Rozkładać. I tak z rzutu będziemy jechać. Ale jak przyjdzie gospodarz wody na kaweczkę, nas normalnie mówić, ludzie, mówi, takie miejscówki, dawać ponton i mówi tam, mówi pod tego drzewko, mówi na 2 metry i czekać, mówi, czekać, kulka, żeby wytrzymywała minimum 24 godziny. Andzia tutaj, Andzi zestawy, to wszystko na słodko, bo Andzia, słodko i słodko. A ja jednego tam, no, nie wiem, około 300 metrów może, żeby nie pływać za dużo, za często, orzech tygrysi, 3 ziarnka podpięte kukurydzą, tak żeby mi to nawet 2 dni stało. Zobaczcie, mam się odwrócę teraz. Nie zobaczycie, bo mam wysoką kamerę. Zaraz sprawdzę tylko tutaj dno, bo fajnie jest. Tam jest taki krzaczek. Zobaczymy, jakie to głębokości. Metr. Dwa.
w miarę twardo. Ale zobaczymy tam. Jestem na drugim brzegu, a mój czajnik słychać już, a nie kawę robi. Podoba. Pan ci tu położę zostaw. Ania się sama boi pontonem pływać. Chciała tak ze mną popływać, ale psiur tak się drze, jak pływamy razem. A 2 metry twardo. Wydaje mi się, że tutaj mało można by było postawić. Zostawić. Szczał. Słuchajcie, 70 hektarów, my jesteśmy sami, tu nikt nie wędkuje. Wiecie, co to jest? Fajnie, niecałe 2 metry i twarde dno. Mimo tych krzaków. Zestaw. Zawsze zapominam wam pokazywać zestawy. Co ona tam pykła? Nie wiem, czy nie. Ananas chyba i popek odpięty. Ananas degrade. Bardzo fajna kuleczka. Nuta zapachowa ekstra. Pięknie. Teraz jest pięknie. Położone książką. W krzaki się wciśnie. Pieprzymy po płocie. Peleci z kulkami. A tu nasz obóz. A gdzie czaszkę myje? Nie filmuj. Nie filmuj.
Zobaczcie, podnęciliśmy pelecikiem owocowym i co się stało. Nie mogę większego zbliżenia zrobić, bo kamera mi się za mocno buja, ale zobaczcie, jaka jazda jest. Tak. I co jest? Piękny. Okay. Muszę wejść teraz na matę. Nie mogę wejść tak, bo... Zasłucie. Ale okaz. Ale... Już. Ale walczy to. No bo prawdziwa. Czekaj, czekaj. Zobaczcie. To są silne karpie. Pełno łuski. Zobacz. Zobacz ryjka. Nasze moje ukucia. Nasze skaleczenie. Boże. Wielkie. Dziewica. Moje ukucie. Bo w krzakach był. Trzeba opatrzyć mu ranę. Jaki piękny. Ważymy? Pierwotnie pokażemy. Ach. 30 metrów od brzegu przy tych grążelach. Pokaż go. Słuchajcie, jeziory wielkie. Czekaj. Ale normalnie w dotyku to jest całkiem inny karp. Jest tak umięśniony. Elegancki. Piękny. Piękny. Kałamarnica, the great.
waga sterowana. To nie będzie jakiejś bardzo dużej wagi miał, ale co był silny, ja musiał to być jakiś amur. Kilo. Powiedziałem, nie będzie wagowo potężny, ale co ryba waleczna. Opatrzymy teraz ranę, a nie tam są w tym. Wiem. W walizce. Pokaż, jaka buzia czyściutka. Zobaczcie, tylko nasz haczyk. Piękna rybka. Tu chyba sobie, nie wiem, zdar od, może przyczyni albo był. Nie wiem, zrób sobie, Ania, zdjęcie z nim. O, i teraz go. Ukucnij. Przepięknie. Piękny. Nie trzeba komercji. Piękny zbiornik koło Poznania. Chłopaki dbają pięknie o tą wodę. Piękna ryba. Rośnij. I daj jeszcze innym radość. The Great! Tutaj jest wjazd na nasze stanowisko i teraz pokażę Wam w całej krasie nasze stanowisko, które jest naprawdę bardzo duże. Tutaj po mojej prawej stronie jest prysznic. Andrzej tutaj kąpieli używa. Bardzo fajna sprawa. Plener akurat. Tam jest nasz pokój zwierzeń. Także zobaczcie, jaki jest plac. Wszędzie jest, można się poruszać pięknie. Idziemy sobie dalej. Tutaj nasze studio nagraniowe. Stąd nagrywamy wodę, brania nasze. Tutaj mamy naszą elektrownię, solary, lampy, które dają nam światło wieczorem, żeby było wszystko widać. I tak jak widzicie na załączonym obrazku, tutaj są zestawy. To są akurat moje zestawy. Kołyska, waga. Wszystko można pomieścić. Tutaj zacumowaliśmy ponton. Tu są zestawy Andrzeja. Zobaczcie, jaki mamy piękny tutaj miejsca, gdzie możemy zarzucać nasze zestawy. Są to nieograniczone. Nikt nas nie ogranicza tutaj, gdzie mamy zarzucać te zestawy. To jest nasz pupil, który też
ma tutaj ograniczniki, bo muszę tutaj podkreślić to, że jeżeli ktoś przyjeżdża tutaj z psem, trzeba jednak uważać, żeby psa wiązać, jeżeli żeby się nie oddalał gdzieś daleko do lasu. Z psem trzeba wychodzić na spacer, też na smyczy, nie wolno go puszczać, ponieważ tutaj jest bardzo rygorystycznie, służby leśne podchodzą do tego, żeby no był spokój i porządek. Tutaj jest moja zmywarka. Akurat fajne mam pniaczki, na których tutaj mogę je zmywać i nawet się rano umyć. I teraz tutaj mamy namiot. Korzenie trzeba uważać. Tutaj mamy tak ustawione tak i zanęty. Radio gra, woda nasza do picia. Tutaj jeszcze mamy kosz na śmieci. I popatrzcie, ile jeszcze jest miejsca. Proszę. Taka piękna miejscówka. Na to stanowisko wchodzą 3 samochody. Mogą być 3 samochody. Bo takie jest zarządzenie służb leśnych. No i tutaj jest bardzo fajnie. Mamy przestrzeń. Mamy piękną wodę do obłowienia. Tutaj jest, no wiadomo, co tutaj przy stoliku sobie i jemy, i robimy nasze zestawy, i nagrywamy tutaj również nasze filmy. I tam zobaczcie dalej, jak piękny jest wjazd na drogę. No i cóż, zapraszamy tutaj na Jeziory Wielkie, jeżeli ktoś lubi odpoczynek i swoją pasję chce kontynuować, to zapraszamy tutaj. No witam Was serdecznie. Pogadamy troszeczkę, coś Wam fajnego powiem. Wywiozłem wczoraj zestaw na chyba ponad 200 metrów. Tam, gdzie mi powiedział gospodarz wody. I słuchajcie, druga w nocy, malutki pik. No jakoś nie zareagowałem, mówię może jakiś wiatr, może coś, może jak, no mówię, malutki pik. Nawet nie zerkłem, na której wędce to się dzieje. Zaspany i rano wstaję, słuchajcie, finger na dole. Biorę wędkę, zwijam. Jakiś zaczep. Popłynąłem pontonem, okazuje się, płynę pontonem w to swoje miejsce, okazuje się, że żyłka idzie w całkiem inną stronę. Ponad 40 metrów. Mój zestaw dalej przy linii brzegowej. Dopłynąłem, parę razy szarpnąłem i puścił. Zobaczcie sobie, jaka jazda była, że na takiej odległości, bo on szedł jakoś, nie wiem, wzdłuż brzegu i ani w górę, ani w dół sygnalizator. No i tak mam trochę wyrzuty sumienia z tego powodu. Już wywiozłem to samo miejsce i tu tylko malutki pik i od razu zwijam zestaw i patrzę, co się dzieje. A gospodarz wody powiedział, że z tej miejscówki wychodzą fajne konie. No i może był fajny koń. Co jeszcze Wam fajnego powiem, co się dowiedziałem od gospodarza wody. Jest to pierwsza woda w Polsce, na której był wpuszczony amur w latach 60. To była szkółka Akademii w Poznaniu.
była szkółka w Akademii w Poznaniu i tutaj napuścili w latach 60. nie wiem, do jakichś tam badań amura i tutaj zarabiali tam karpiem, inną rybą i ten zbiornik przez bardzo długie lata nie był dostępny dla wędkarzy. To sobie możecie wyobrazić, jaki to jest amur. Woda trudna, bardzo bogata w naturalny pokarm, mnóstwo ochotki, dlatego tak ciężko jest tu karpia przechytrzyć, czy tam amura. Może nie ma go jakiejś tam potężnej ilości jak na komercji, ale powiem wam, że bardzo silna ryba. Na tą wodę trzeba poświęcić dużo czasu. I tu trzeba swoją siedzieć. I przyjdzie może ten moment, gdzie nam później ta woda wynagrodzi. Albo jak to ma szczęście, może być zrobić jedną zasiadkę i już konia wywali. Już w tym roku tu padło 24 coś karpik. Jest nawet na stronie Jeziory Wielkie. Widać nawet te ubarwienie, tą rybę. To nie jest ryba hodowlana. To jest ryba tutaj o maleńkości rośnie. Co jeszcze mogę powiedzieć? Ostatnia doba przed nami. PVE-czki punktowo już nie ładuje dużo żarcia, bo jest bardzo dużo naturalnego pokarmu. PVE-czka, 5 kuleczek i to jest koniec. Jest też dużo drobnicy. Kulkę trzeba mieć naprawdę wytrzymałą, bo obskubują bardzo szybko. Dlatego na ten zestaw ponad 200 metrów, tam co miałem odjazd, to wczoraj już, przedwczoraj, już mówię tak, taki kawał drogi trzeba wypłynąć i za jakieś 6-7 godzin znów płyną, żeby kulkę wymienić, bo rozbije drobnica. Postanowiłem 3 orzechy tygrysie i podpiąłem sztuczną kukurydzą. To przynajmniej miałem pewność, że mi to wytrzyma nawet ponad 24 godziny. I dzisiaj to samo zrobiłem. 3 orzeszki tygrysie i sztuczna kukurydza. Ale już to, co się wydarzyło, może się nie wydarzyć. I wyrzuty sumienia już zostaną. Woda bardzo fajna. Możliwości tutaj położenia zestawu są nieograniczone. Miejscóweczki przepiękne, jedna lepsza od drugiej. Nawet trudno się zdecydować, gdzie położyć zestaw. Wydaje mi się, że to jest woda, na którą się przyjeżdża i się wtedy wyciąga wnioski, czego przez te lata żeśmy się nauczyli. Tutaj zdaje się egzamin. Jeszcze nie wiem, czy będziemy mieli okazję jeszcze się tutaj z wami spotkać. Może nagramy jeszcze jakieś małe zakończenie. Ale już z tego miejsca chciałem pozdrowić gospodarza wody. Gość w porządku. Jak Ania na imię? Piotr. Panie Piotrze, dzięki za podpowiedź, wszystkie rady, tak trzymać. Wodę macie wspaniałą. I życzę wam, żeby nadal to łowisko było takie, jakie jest. Bo robicie dobrą robotę. Dzięki.